Dzisiaj zaprezentuję Wam grę Jetpack Joyride. Gra ogólnie polega na tym, żeby przemieścić naszego bohatera. Cały czas przemieszczamy się w prawą stronę, można rzec, że jest to coś podobnego do Mario Bros. Gra została wyprodukowana przez firmę Heartbreak, czyli przez tą, która założyła grę Fruit Ninja, która jest już bardzo popularna. Myślę, że Jetpack Joyride będzie miał taką samą popularność, o ile już jej nie ma, bo gierka jest naprawdę bardzo przyjemna. Ogólnie, jak widzicie, chodzi o to, żeby omijać cały czas jakieś przeszkody, które nas napotykają po drodze. Jak widzicie, cały czas licznik metrów, który jest w lewym górnym rogu, oraz licznik, ile końców zebraliśmy. Głównie chodzi tutaj o to, żeby pobić swój najlepszy rekord, czyli jak najdalej dojść do końca planszy. Jak widzicie, mamy tutaj takie ułatwienia, które sprawiają, że teraz, jeżeli bym się skuł na przykład, to jedynie co wybuchnie ten mój dodatek, który teraz właśnie otrzymałem. Natomiast ja będę mógł grać dalej. I zaraz staram się Wam tutaj pokazać jeszcze resztę. No cóż, ktoś mógłby powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, jeżeli ogląda teraz tą recenzję, gra jest nudna, ponieważ cały czas robimy to samo, nic innego się nie zmienia, tak? Otóż nie. Zaraz Wam pokażę, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Ok. Jak widzicie, mamy tutaj teraz spin, który możemy wykorzystać. Możemy albo wziąć gotówkę, albo wygrać coś, co pomoże nam w polepszeniu naszego wyniku, który otrzymaliśmy. Jak widzicie, mamy tutaj zakładkę misje. Cały czas te misje się zmieniają wraz z waszym poziomem, więc jest to takie urozmaicenie dla tej gry, ponieważ tutaj macie na przykład zmienić grawitację 30 razy podczas jednej gry. Nie jest to proste, ja już mam tutaj poziom troszeczkę wyższy, dlatego te misje nie są takie już proste. Natomiast chodzi o to, żeby spełniać te misje za każdą nową grą. Rozgrywka się nie zmienia, natomiast cały czas możemy coś nowego sobie w tych misjach znaleźć. Oczywiście możemy kupować ubrania, jak widzicie tutaj, różne takie pierdoły, ulepszać sobie nasz jetpack. Cały czas pojawia się tutaj coś nowego, możemy ulepszyć te pojazdy, które zdobywamy podczas rozgrywki. Są to kwoty dosyć duże, także dość dużo trzeba grać, żeby cokolwiek tutaj można było ulepszyć. Możemy także kupić sobie Head Start na przykład, czyli o 750 metrów, z tego co dobrze pamiętam, od razu na starcie Was po prostu przesuwa. Mój profil, tutaj macie siódmy poziom, wszystkie Wasze wyniki są tutaj zebrane. Achievementy, też jest ich tutaj cała masa, więc myślę, że nie będę tutaj o nich mówił, bo to po prostu trzeba sobie zagrać. Oczywiście gierka jest darmowa, natomiast jeżeli chcielibyście kupić sobie te pieniążki, które w tej grze są akceptowane, można to zrobić. Jak widzicie, milion kosztuje 12 dolarów, także jeżeli ktoś nie chce zdobywać, tylko chce po prostu od razu sobie kupić, to znacznie ułatwia rozgrywkę. Oczywiście upgrade'owanie tych wszystkich pomocniczych sprzętów, które tutaj na przykład widzicie na tym ekranie. Cóż, grę naprawdę polecam, bo jest godna uwagi, jest darmowa, dlatego serdecznie zapraszam Was do pobierania tej gry. Komentujcie, wchodźcie na stronę, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i na dzisiaj to by było na tyle.